program na Lwowskiej Fali 106,7 FM Radia Niezależność. W studiu pracują dla Państwa Marian Maruszkiewicz, przy konsolecie, natomiast przy mikrofonie Teresa Pakosz i Stanisława Stańczyk-Wojciechowicz. Dziś sobota, 16 kwietnia 2016 roku. W miniony weekend w Lwowie odbyły się uroczystości związane z 360. rocznicą zawierzenia Rzeczypospolitej Matce Boskiej. Głównym punktem obchodów była sobotnia liturgia w katedrze Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, podczas której nastąpiło oddanie kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i na Ukrainie pod opiekę Matki Boskiej. Aktu zawierzenia dokonali wspólnie metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo i metropolita lwowski arcybiskup Mieszczysław Mokrzycki. Posłuchajmy, jaką wagę dla uroczystości ślubów Jana Kazimierza przywiązuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a także marszałkowie Sejmu, Senatu i duchowieństwa. Zebrał je dla Państwa redaktor Piotr Sobota. Boga człowieka matko, o przeczysta panno, ja, Jan Kazimierz, z łaski Twego Syna, Króla Królów, a Pana mojego, i z Twojej łaski Król, u stóp Twoich najświętszych na kolana padając, obieram Cię dzisiaj za patronkę moją i moich państw królową. I polecam Twojej szczególnej opiece a obronie siebie samego i moje Królestwo Polskie z księstwami litewskim, ruskim, pruskim, mazowieckim, żmudzkim, inflanckim, czernichowskim, jako też wojska obydwu narodów i wszystek mój lud. Ksiądz arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Metropolia lwowska miała miejsce szczególne w historii Rzeczpospolitej. Tu właśnie król polski Jan Kazimierz koronował Matkę Boską na królową Polski, co dla księdza arcybiskupa i dla wiernych Kościoła katolickiego we Lwowie oznacza powtórna koronacja Matki Boskiej po 360 latach. Król Jan Kazimierz, nie prymas, nie biskupi, dał nam przykład, że nie wystarcza tylko siła, nie wystarcza władza świecka, żeby zdobyć wolność, żeby żyć w pokoju, w sprawiedliwości. Zobaczył, że jednak potrzebna jest w tym wszystkim pomoc Boża, a w sposób szczególny opieka matczyna. I dlatego tutaj we Lwowie, na tym wolnym skrawku Rzeczypospolitej, zawierzył swoje państwo, Królestwo Polskie i należące księstwa do Królestwa Polskiego, Matce Najświętszej. Chciał, żeby była ona dla niego i dla całego narodu stolicą mądrości, by była matką dobrej rady, najlepszą przewodniczką. I te słowa także w dzisiejszych czasach są aktualne. Dzisiejszą uroczystość pan prezydent Rzeczpospolitej Polski skierował do nas list. Proszę pana ministra Adama Kwiatkowskiego o odczytanie listu. Warszawa, 9 kwietnia 2016 roku. Sercem i modlitwą jestem dzisiaj z państwem w Lwowskiej Katedrze Obrządku Łacińskiego, w miejscu, w którym przed 360 laty dokonał się akt symboliczny o wielkiej historycznej wadze. Obchodzimy jubileusz uroczystości, podczas której król Jan Kazimierz w łączności z elitami państwowymi, wojskiem, duchowieństwem oraz katolicką większością obywateli Rzeczypospolitej
oddał swoje dominium w opiekę Maryi Królowej. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w niezwykłych okolicznościach. Wojska szwedzkie i moskiewskie zajmowały wtedy niemal cały obszar naszej ojczyzny. Zniszczenia wojenne i grabieże ogromnie osłabiły Rzeczpospolitą. Wielu wydawało się, że suwerenne państwo polskie i jego prawowity monarcha ponieśli ostateczną klęskę. Jednak byli również tacy, którzy nie tracili ducha. Szczególny rozgłos zyskały dwa miejsca, które oparły się oblężeniu i które pozostały skrawkami wolnej Polski. Była to Jasna Góra oraz Lwów. To z nich rozniósł się po całym kraju płomień oporu przeciw najeźdźcy. Wstrząs, jaki wywołał atak na jasnogórskie sanktuarium, męstwo lwowian oraz poruszające śluby króla Jana Kazimierza przed cudownym lwowskim obrazem Matki Bożej Łaskawej, były początkiem końca tego tragicznego rozdziału naszej historii. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w obchody tej ważnej rocznicy. To znamienne, że łączy się ona z jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski. Ufam, że będzie to czas głębokiej refleksji nad fundamentami zarówno polskości, jak i całej cywilizacji Zachodu. Nad ideałami, które uczyniły nas tym, czym dzisiaj jesteśmy, narodem o ponad tysiącletniej historii, z ogromnym dorobkiem ducha i myśli, dumnego z dziejów naszego oręża, zasłużonego dla obrony wolności, prawdy, sprawiedliwości i patriotyzmu. To w służbie tych wartości przezwyciężaliśmy przez wieki wszelkie przeciwności i zagrożenia i tylko w oparciu o nie skutecznie stawimy czoła wyzwaniom przyszłości. Raz jeszcze dziękuję za Państwa obecność w tym świętym miejscu oraz za wytrwałą służbę Bogu i Ojczyźnie. Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże, z wyrazami szacunku i sympatii, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Kazimierz składał ślubowanie w specyficznych warunkach politycznych, w specyficznych warunkach militarnych. Co możemy teraz zawierzyć Matce Boskiej? W jakiej intencji można by skierować to dzisiejsze odnowienie ślubów? Niestety historia stale się powtarza. Na świecie, jak słyszymy, dalej są wojny, dzieje się niesprawiedliwość, krzywda ludzka. W Europie musimy przede wszystkim troszczyć się o zachowanie wiary chrześcijańskiej. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, dość liczna reprezentacja polskiego rządu we Lwowie, można by powiedzieć nareszcie? Nie po raz pierwszy i bywały na wyższym poziomie jeszcze przy tej okazji. Dziś tak się złożyło, że Rzeczpospolita w osobach tych osób, które przyjechały z wielkim uznaniem i podziwem patrzy na społeczność i Kościół Polski we Lwowie, a także na Ukrainie. No bo to jest serce Polski i nie bez powodu właśnie tu, w wiernym mieście, ostatnim mieście Rzeczypospolitej, które zostało przy Polsce i przy królu, że tu właśnie Jan Kazimierz składał swoje śluby. Z jakim przesłaniem ta silna reprezentacja przybyła do Lwowa? Wtedy jak tu był król Jan Kazimierz, to katedra była pełna wojska i na placu przed katedrą było pełno wojska i to był taki moment przełomu w wielkiej wojnie. Dziś na szczęście żyjemy w trochę lepszych czasach, choć Ukraina niekoniecznie. Opieka Matki Bożej Łaskawej jest zawsze potrzebna Rzeczpospolitej, a teraz też nie są łatwe chwile, więc prosimy o tą opiekę szczególnie. Do ołtarza zbliża się procesja z darami ofiarnymi. Prezydent Rzeczpospolitej Polski, pan Andrzej Duda, ofiarował dla lwowskiej katedry kielich mszalny jako wotum wdzięczności za 360. rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza. Podobne wotum złożył przed 10 laty świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński.
minister Adam Kwiatkowski z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Czy Lwów rzeczywiście jest tak ważny dla pana prezydenta? Dla pana prezydenta są bardzo ważni wszyscy Polacy, bez względu na to, gdzie mieszkają. I ci, którzy mieszkają w Polsce, i te prawie 20 milionów Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju. Stąd moja obecność z przesłaniem, z listem, jaki pan prezydent skierował na te uroczystości. My musimy dbać o przeszłość, musimy dbać o historię, musimy przypominać tym, którzy dzisiaj żyją i mieszkają w Polsce i na świecie, tym, którzy czują się Polakami, przede wszystkim tym młodym pokoleniom, o naszych bohaterach sprzed lat, o naszej historii, bo gdyby tych bohaterów zabrakło, gdyby ich nie było, to przecież dziś mogłoby się zdarzyć, że Polski by nie było na mapie Europy. Lwowiacy, których po części reprezentuję, byli troszkę rozżaleni tym, że jednak minister z kancelarii prezydenta, a prezydent Lech Kaczyński odwiedził Lwów osobiście podczas 350. rocznicy. Pan prezydent skierował na te uroczystości list. Pan prezydent podarował specjalny dar. Pamiętajmy też o tych wydarzeniach, które mają miejsce w tych dniach w Polsce. My w tej chwili jesteśmy w przededniu tragicznej rocznicy, rocznicy tragedii smoleńskiej. 10 kwietnia zginął pan prezydent Lech Kaczyński. Trwają w Polsce już uroczystości, w których również bierze udział pan prezydent Andrzej Duda. Jakie miejsce miasto Lwów zajmuje w tym budowaniu trudnych relacji z Ukrainą? Bardzo ważne. Ukraina jest naszym sąsiadem. Pan prezydent pod koniec ubiegłego roku był w Kijowie, rozmawiał z władzami, rozmawiał z prezydentem Poroszenko, poruszał w trakcie tego wyjazdu kwestie sporne. Przypomnę choćby trzy świątynie rzymskokatolickie, które powinny zostać przez władze Ukrainy przekazane Kościołowi rzymskokatolickiemu. Świątynie, w których modlą się Polacy, chcieliby się modlić. Mówił o tym pan prezydent w trakcie rozmów, że przyszłość, bardzo ważną, trzeba budować na poszanowaniu, trzeba budować na prawdzie, trzeba budować na historii, historii trudnej, ale ta prawda daje szansę, by w przyszłości Polska była narodem przyjaznym wobec Ukrainy, Ukraina była narodem przyjaznym wobec Polski i myślę, że dziś Ukraina wie o tym, że może na Polskę liczyć i głęboko wierzę w to, że polityka pana prezydenta Andrzeja Dudy, polityka rządu będzie te trudne problemy rozwiązywać i te relacje będą coraz lepsze. Kościoły nie wróciły. Pan prezydent Duda gościł w Kijowie, wróciły Lwy na cmentarz Orląt, po czym 54 radnych Lwiskiej Oblastnej Rady zgłosiło protest i Lwy w tym momencie są zamrożone. Czy nie jest tak, że nasza polityka wobec Ukrainy jest zbyt miękka? Panie doktorze, jeszcze raz powtórzę. Polityka jest też pewnym procesem. Jest też pewnym czasem, w którym toczą się różne rozmowy. Ja z optymizmem patrzę w przyszłość i głęboko wierzę w to, że te kwestie, które są istotne dla Polaków, będą rozwiązane, a te relacje, które łączą Polskę z Ukrainą, będą relacjami jeszcze lepszymi niż są w tej chwili. Przemówi teraz do nas marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Stanisław Karczewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 roku. W 360. rocznicę ślubów lwowskich Senat Rzeczpospolitej Polskiej oddaje hołd przodkom, którzy w obliczu dramatu wojny i najazdu obcych wojsk znaleźli ratunek i nadzieję, oddając się pod opiekę Matki Bożej. Autorem tekstu ślubów lwowskich był święty Andrzej Bobola, a ich wielkim orędownikiem stał się nuncjusz papieski Pietro Vidoni. Akt zawierzenia Polski Matce Bożej miał znaczenie nie tylko dla świadków tamtych wydarzeń, ale też dla kolejnych pokoleń Polaków, którzy aż do czasów współczesnych, w trudnych dla ojczyzny momentach, oddawali się pod opiekę Królowej Korony Polskiej. Dlatego też śluby lwowskie Jana Kazimierza uznaje się za jedno z najważniejszych dla naszej historii wydarzeń religijno-politycznych.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej, Monitor Polski. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Panie marszałku, dzisiaj mocna reprezentacja, ja to powtarzam, drużyny biało-czerwonych we Lwowie. Czy Lwów stanowi jakieś szczególne miejsce dla budowania wzajemnych relacji z Ukrainą, a jeśli tak, to jakie? Przykładamy olbrzymią uwagę do kontaktów z Polakami, z Polonią. I dlatego wszystkie kontakty z Lwowem, z Polakami tu mieszkającymi są niezwykle istotne i bardzo ważne. Ta uchwała została napisana po to, abyśmy uczcili tą datę, bo data istotna, ważna dla naszej kultury, ważna dla naszej wiary i ważna dla naszych działań również politycznych. Problemów jest dużo i będziemy starali się wspierać Polaków tu mieszkających. Za chwilę jadę na budowę Domu Polskiego. Chcemy, żeby ten dom jak najszybciej został wybudowany. Plany budowy trwały długo, bo 25 lat. Chciałbym, żeby budowa trwała 10 razy mniej. Panie marszałku, no ale jednak Polacy na Ukrainie czy Polacy na dawnych Kresach oczekują czegoś więcej niż obecności ludzi w garniturach. Oczekują wsparcia finansowego. Oczekują, i to wyraźnie mówią, bo to jest wyeksplikowane w rozmowach też z dziennikarzami, że oczekują większych sum finansowych, nakładów na kulturę. Czy coś się zmieni? Niedawno rozmawiałem z panem doktorem Kołakowskim, który był z koncertem w Dyneburgu i powiedział, dla Polski Kresy kończą się na Wilnie, na Lwowie, a Inflanty, a Dyneburg, a Łotwa. No ale to sam pan powiedział, że Polonia jest bardzo duża. To 16 milionów rozsianych po świecie ludzi. Nie jesteśmy w stanie, żaden kraj nie jest w stanie zaspokoić potrzeb, oczekiwań całej swojej diaspory, a w przypadku Polski, Polonii i Polaków mieszkających za granicą. My głównie kierujemy środki finansowe tu. Będziemy starali się, będziemy bardzo mocno zabiegać o to, aby tych środków było coraz więcej. Biskup Rzeszowski, senior, ksiądz Kazimierz Górny. Czym śluby Jana Kazimierza były dla Korony Polskiej i dla Kościoła Polskiego, niezerwalnie z Koroną Polski i związanego? Śluby Jana Kazimierza były ratunkiem dla Rzeczypospolitej, dla całej ojczyzny naszej po najeździe szwedzkim. One zmobilizowały naród cały, uświadomiły, że z pomocą Bożą, za wstawiennictwem Matki Najświętszej jesteśmy w stanie nie tylko wrogów wszystkich wypędzić, ale i zjednoczyć naród i budować lepszą przyszłość. Ufam, że i obecnie rocznica, którą przeżywamy, pomoże nam w trudnym okresie, jakim jesteśmy, żebyśmy jeszcze bardziej byli zjednoczeni i z nadzieją, i z ufnością patrzyli w przyszłość. Rocznicę lwowskich ślubów Jana Kazimierza specjalną uchwałą uczcił Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Warto dodać, że autorem tekstu ślubowania, jakie 360 lat temu wygłosił król Jan Kazimierz, był święty Andrzej Bobola. A z uczestnikami lwowskich uroczystości rozmawiał redaktor Piotr Sobota.